Tu chcę jeszcze Państwu pokazać, jest też przeznaczoną do połączenia rodzinkę weselną. Ona jest inna od pozostałych. Bo zasiedla takie ramki składane. O. No. Proszę zobaczyć. Tu wszystkie wszystkie rodziny były w ulikach weselnych na takich ramkach składanych. Te ramki były w ten sposób składane i w ten sposób wkładane do ulików weselnych. Rodzinka w weselnym miała tak jakby jeden plaster wielkopolski do dyspozycji. Te plasty, które w tej chwili wyjmuję, no to są po prostu osuszone z pokarmu, które te rodziny tam miały. No te plastry już do magazynu. Zobacz, możesz tu. Teraz możemy zobaczyć, no mniej więcej, co ta rodzinka sobą reprezentuje. Ona nie może sama zimować. No tu jest tyle. Tu sobie nazbierała trochę pokarmu, ale to jest chyba mało. Jeszcze będę musiał chyba dodać. O. No, trochę jest tego pokarmu, ale nie za dużo. No i tu jest matka w izolatorze modułowym. Już tu jest. No. A one tutaj narobiły, proszę, w wolnym miejscu jeszcze taką robotę. Coś mi się wydaje, wprawdzie nie widzę tu martwej matki, ale w ogóle nic nie widzę w tym izolatorze, więc czy ta matka wylazła? Jeśli nie, to znaczy, że ta rodzinka jest bezmateczna, jest po kłopocie. Będę ją mógł spokojnie połączyć z jakąkolwiek inną rodziną, co zaraz wieczorem uczynię. Jeszcze przejrzę, czy może matka wylazła gdzieś. No, rzeczywiście, gdzieś musi być, bo czerw jest. No, zdarza się, że matka wyjdzie z izolatora, albo mogły w czasie, kiedy ja izolowałem, mogły mieć już wyhodowaną matkę z cichej wymiany na przykład. I w tej chwili będę miał kłopot, bo będę musiał znaleźć matkę, no nieznakowaną, i ją oznaczyć i zaizolować. No inaczej tego nie będę łączył.
Na razie tu nie widzę matki. To co często powtarzam. Izolator się też okazuje doskonałym narzędziem do selekcji matek. Jak matka jest niezbyt udana, to pszczoły, a jeszcze ją zamkniemy w izolatorze, no to pszczoły dochodzą do wniosku, że trzeba koniecznie tą matkę wymienić i po prostu selekcjonują. Nie wiem, co tu się stało. Muszę zobaczyć w książce pasiecznej, kiedy ja tą matkę zaizolowałem i czy jest możliwe, żeby był jeszcze po niej czerw kryty. Dlatego, że nie widzę tu jajeczek. Nie widzę matki w izolatorze. A rodziny, gdzie nie mam pewności, czy jest matka, czy jakaś, powiedzmy, no na przykład z cichej wymiany, nie chcę łączyć z inną rodziną z tej przyczyny, że no wtedy ta matka, no wtedy pszczoły zaniedbają tą matkę, która w tamtej rodzinie będzie w izolatorze. Oczywiście, bo ta, która w tej chwili by czerwiła, to by miała więcej feromonów. Ale jeśli się okaże, że ta rodzina jest bezmateczna, chyba jest bezmateczna, chyba w tym izolatorze nie widzę matki. Mogło być tak, że one ją zaniedbały, ona umarła, wyschła i ją wyciągnęły przez kraty. Taką wysuszoną. Super. Na wszelki wypadek sobie jeszcze zostawię ten izolator, bo bym znalazł matkę. To będę miał pod ręką, ale coś nie mam nadziei. Muszę zobaczyć w książce pasiecznej, jeśli zobaczę, że ten czerw, bo tu jajeczek nie ma, już czerwiu otwartego nie ma, jest tylko czerw kryty. I to może być czerw kryty od tej starej matki, która została zaizolowana. I w takim razie tu nie byłoby matki. W związku z tym tę rodzinę mógłbym bezpiecznie teraz połączyć z jakąkolwiek inną rodziną, która ma matkę. Nie, jest matka, o, wylazła, widzisz? No taka gówno małe, przepraszam za wyrażenie, o. No wylazła z izolatora, bezczelna. Proszę. Odchudzona? No jak pszczoła. 97 numer. No. Widać? Chciałem włożyć do izolatora, ona i tak wylizie. No. I teraz przyznam się szczerze, że jeśli się okaże, że ona znów z izolatora wylezie, to ona nie, ja nie dopuszczę do przezimowania jej, bo co to mi taka matka? To wtedy osierocę tą rodzinę, po prostu tą matkę wycofam.
No pewnie ona wylizie z izolatora. Tą matkę wycofam i rodzinę już osieroconą połączę z inną rodziną. No takie to są przygody, Igor. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę.